Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią, wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon, a Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dwa konkretne wezwania z tej Ewangelii. Bardzo konkretne, żeby doświadczać zmartwychwstania w swoim życiu. Pierwsze zawarte jest w tych słowach. One pośpiesznie oddaliły się od grobu. Ksiądz Pieszalski pisze: W jakimś okresie życia zajmowanie się grobem, tym, co przegrane w moim życiu, jest stratą czasu. Oddalić się od tego, co jest moim grobem, to odejść od rozpamiętywania spraw, które zatrzymują i zniechęcają. Są wieści, które radują i niosą ponad szarością codziennych powikłań i są takie doświadczenia, które dołują, odbierają chęć życia. Konkretne wezwanie Boga do ciebie przez te słowa. Przestań rozpamiętywać, przestań siedzieć w grobie, przestań się dołować, przestań żyć tym, co było, bo sam sobie robisz krzywdę i sam się zabijasz. Trzeba, tak jak te niewiasty, oddalić się od grobu, bo w grobie nic poza pustką nie znajdziesz. I drugie wezwanie zawarte jest w słowach, które Jezus do nich kieruje, do tych kobiet. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. To chyba najbardziej mnie dzisiaj zatrzymuje, że Jezus, który przecież potrafił po zmartwychwstaniu pojawiać się obojętnie gdzie chciał, potrafił przechodzić przez zamknięte drzwi, potrafił pojawiać się kilkuset osobom naraz i to po prostu w jednej sekundzie, przeskakiwać z jednego miejsca do drugiego, zaprasza do tego, żeby mówić o zmartwychwstaniu te kobiety. Chociaż tego nie potrzebuje, ale jednak zaprasza je do tego, żeby niosły tę nowinę dalej. Posłanym może być ten, kto chce odejść od rozpamiętywania nad śmiercią w stronę wiary w życie, który uczy się, patrząc na swoją śmierć, tracenie i niepoddawanie się zwątpieniu. Jakie to jest wezwanie konkretne dla ciebie i dla mnie, żeby nie zatrzymywać wieści o tym, że jest coś więcej ponad grób, ponad różne nasze tragedie, że jest coś więcej, że Jezus żyje, że Jezus nie jest zamknięty w tych ścianach i że nie jest tylko historyjką pobożną, ale jest konkretną rzeczywistością, osobą, która przecież może zadziałać cuda również w życiu ludzi, których masz obok i może w twoim życiu, w towarzystwie twoim jest nie jedna osoba, która siedzi w grobie już za życia. I to ty masz być tą osobą, która jej powie: on żyje. Można inaczej. Można wyjść z grobu. Bóg dałby sobie radę sam. Ale tak bardzo nas szanuje, tak bardzo kocha i tak bardzo ufa, że zaprasza, byśmy to robili razem z Nim. No i na końcu znowu to pytanie, które i było wczoraj, i przedwczoraj. Czy tego chce? Amen.